Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj mamy wielki dzień, ponieważ jest 23 grudnia, czyli moje urodziny oraz też dzień ekipy 2.3.2, bo właśnie od tej daty wzięła się jej nazwa. Z tej okazji mamy dla was coś fajnego, ponieważ dzisiaj film pojawi się na wszystkich naszych pięciu kanałach. Ten film, który właśnie oglądacie, watuje jako pierwszy. Następny będzie odcinek na kanale Hedosi Plus o godzinie 14, o 16 na kanale lewego, czyli Stefa Gika, o 18 na kanale Adiego i o 20 na kanale ekipowym. Link do playlisty ze wszystkimi odcinkami znajdziecie w opisie. Zapraszam serdecznie, żebyście obejrzeli wszystkie filmy, bo myślę, że warto. Ale na razie przejdźmy do tego odcinka, w którym zajmiemy się kolejnym opadaniem z książki Star z pewnego punktu widzenia czyli z opowiadań przedstawiających postaci długo- i trzecioplanowych z Nowej Nadziei. Po poprzednim odcinku poświęconym tej książce przytoczyłem wam opowiadanie dotyczące spotkania Obiana z Quaegonem, dziejącego się właśnie w trakcie trwania epizodu 4. I w dzisiejszym odcinku ponownie skupimy się na postaci Kenobiego, a konkretnie na opowiadaniu zatytułowanym W chwili śmieci, z którego możemy się dowiedzieć, co się stało z Obianem po przegranym pojedynku na gwieździe śmieci, konkretnie gdzie trafił i co go tam spotkało. A jest to dość istotne, ponieważ ta historia jest takim momentem przejściowym pomiędzy śmiecią Kenobiego a staniem się duchem mocy. Także w takim razie bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Przypomnijmy sobie najpierw, jak to było w filmie. Pod koniec pojedynku, Obian postanowił, że, aby dać Jukowi i reszcie możliwość ucieczki, pozwoli Wajderowi wygrać. Mroczny Lord zadał cios i w tym samym momencie ciało Mistrza Jenny zniknęło i zostały po nim tylko jego szaty. I z opowiadania możemy się dowiedzieć, co się dalej stało z Kenobim po jego tajemniczym zniknięciu. Mianowicie znalazł się w swoim domu na Tatooine, a jak się później okazało, to dodatkowo został on przeniesiony do przeszłości. Doszło do tego wniosku, dostrzegając, że brakowało pewnych przedmiotów, które posiadał. Na przykład nawilżacza płytrza kupionego otłata, co oznacza, że panowie pewnego dnia się spotkali, oraz na ścianie widniały zaznaczenia kolejnych dni, z których wynikało, że upłynęły jak dotąd tylko 3 lata jego wygnania. Jednakże nie tylko jego miejsce zamieszkania się zmieniło, zmienił się również sam Obi-Wan. Od razu odczuł brak oznak starości swojego ciała w postaci chociażby braku bólu, a gdy przejrzał się w lustrze, zobaczył w swoim odbiciu zdecydowanie młodszego siebie. Niestety nie mógł się zbyt długo tym nacieszyć, ponieważ chwilę później został ponownie przeniesiony w czasie, zresztą jak sami zauważycie, będzie to nie pierwszy i nie ostatni raz w tej historii. Tym razem Kenobi dostał możliwość ponownego przeżycia kilku ważnych wydarzeń z jego życia. Konkretnie były to narodziny Luka i śmieć śmierć Corrigona, płynek na Mustafar, Pojedynek z małym na Tatooine, wydarzenie opisane słowami odcięta dłoń poruszająca palcami w świetle mojego miecza, niestety nie wiem, co to mogłoby być. I po raz kolejny pojedynek na gwieździe śmieci, a po nim powrót do domu. A i temu krótko trwały, bo po chwili znalazł się na corsant, gdzie naprzeciw niego stał niekto inny jak Joda. A wielki mistrz co wtedy zrobił, to uśmiechnął się i powiedział, swą wszystko! ma! I odesłał Kenobi'ego do domu. Ten zaczął myśleć nad słowami jody i doszedł do wniosku, że moment, do którego został przeniesiony, nie jest momentem przypadkowym, bo był to dzień, w którym kowi goził jakieś niebezpieczeństwo. Słysząc z głowy idź do niego, doszedł i już w kierunku do murasów. Po dodze rozważą w głowie różne scenariusze tego, co miałby zagrażać domu Skywalkerowi. Pierwszą myślą byli ludzie pustyni, którzy może chcieliby się zemścić za sytuację z przeszłości. A jako, że zdaniem Kenobiego Owen by sobie poradził z Tuskenami, to tutaj nie ma co się martwić. Drugą opcją był Jabba, chętnie zarobić za tak ochronę, ale to też trzeba było odrzucić, ponieważ Owen, cytując obi wana wie kiedy walczyć, a kiedy ustąpić. A jako ostatnie zagrożenie, to głowę przyszło Obi-Wanowi, że miałoby ono nie pochodzić z Tatooine, tylko z innych zakątków galaktyki, na przykład jacyś gangsterzy, albo co gorsza, Imperium. A jak Imperium, to od razu widział oczami wyobraźni przybycie Vejdea na piaszczystą planetę, a to wyobrażenie przyniosło go po raz kolejny do Mieci. To jednak zwraca uwagę nie na sam pojedynek, ale to, że w takcie jego kolejnego przeżywania Obi-Wan wrócił myślami do tenowania Anakina, gdy ten był małym chłopcem i ćwiczył walkę drewnianym kijem zamiast mieczem świetnym. Chłopiec oburzony powiedział mistrzowi, że nie jest dzieckiem i że chciałby prawdziwej walki. Obian odpowiedział mu, że musi być cierpliwy i że to dopiero pierwszy krok, a na kolejny mają czas. Potem ponownie przeżył pojedynek z Wajderem i wrócił na Tatooine, gdzie w końcu dotarł do domu rasów. Jeszcze w międzyczasie wspominając moment, gdy oddał Luka pod opiekę Wujostwa i Owen stanowczo powiedział, że Kenobi ma się trzymać od nich z daleka i nie mieszać się w wychowanie Luka. Na szczęście z chłopcem było wszystko w porządku. Bawił się modelami statków kosmicznych, które w ten przed Owenem Obian podrzuca mu co jakiś czas, żeby obudzić wukłusomiowanie do latania, co zdecydowanie się udało. I wtedy stało się coś niespodziewanego. Bo po tym jak Kenobi ponownie przeżył ten cykl wydarzeń, których dotąd widzieliśmy, czyli przeszłość i teraźniejszość, znalazł się nagle w przyszłości, gdzie dane było mu zobaczyć, jak potoczyły się los Luka, Hana i Rey w Sequelach czyli Luka, który odciął się od wszystkich, Hana w momencie jego śmierci z złą i Reya załamaną utratą męża i syna. Tam również długo nie zabawił, bo został ściągnięty do przeszłości, ponieważ nadeszło to niebezpieczeństwo, które się Rukowi, a konkretnie w postaci bandytów. Mimo, że nie powinien tego robić, to bez wahania rzucił się do ratowania chłopca. Bandyci otoczyli go i strzelali do niego z blasterów, a on blokował wszystkie strzały mieczem. Później dołączył do niego również Owen i razem bo niej zaciekłami w jegoci. Oczywiście cały czas było to przypatane pojedynkiem na gwieździe śmieci, do którego raz po raz nabi wracał, co bardzo utrudniało mu wykonanie jakiegokolwiek ruchu. W Finalnie po trudach udało się pokonać prawie wszystkich bandytów, a ostatnio chciał pojeść Owena od tyłu i go zastrzeć. Na szczęście ich ostrzegł i objąc, go mieczem, tym samym pozbawiając go życia. No więc można powiedzieć, że wszystko dobrze się skończyło, bo i luk, i lasowie są bezpieczni. Lecz nagle Owen uderza pięścią biłana i ten ląduje na ziemi. Natomiast Owen zaczyna krzyczeć. Wynoś się stąd. Nie wyrządziliście już przypadkiem dość krzywdy tej rodzinie? Dość? Nie jestem pewny, czy zauważyłeś, ale próbowałem cię ochronić. Nie potrzebujemy twojej ochrony. Do niczego nie jesteś nam potrzebny. Sam bym sobie poradził. Zawsze sobie radziłem i zawsze będę sobie radził. Owenie, proszę. I wtedy spoglądam w rufego jego karabinu blasterowego. Nie mam pojęcia ile energii zostało w baterii, a nie chcę się przekonywać. Widziałem jak luk próbował cię uratować. Dzienny chłopak. Mógł zginąć. Otwieram usta, a nie wydobywa się z nich ani jedno słowo. Oddychając ciężko, Owen opuszcza blaster i odwraca się do mnie plecami. Ochronię go. Rzuca na odchodne. Ja go ochronię. I gdy Owen wypowiedział te słowa, cała trójka wróciła do domu, a Obi-Wan został sam. Po tym wszystkim, co przeszedł, zaczął się zastanawiać, dlaczego tafił akurat tutaj. Dlaczego miał przeżyć ponownie moment, w którym zawiódł Ruka, tak jak i wcześniej zawytana kina, oraz stacił wszelką nadzieję na to, że będzie mógł wyszkolić chłopca, bo po tym wszystkim co się stało, to Owen na pewno się na to nie zgodzi. Później po raz ostatni w tej opowieści wrócił do teraźniejszości, jednak daje myśląc o tym, że zawiódł Ruka. Że jest już za późno, żeby przygotować go na to, co go czeka. A gdy usłyszał młodego niego oka jak szczącego za nim, zrozumiał, że musi coś zrobić tu i teraz, bo w się chłopak umrze i wtedy już absolutnie i nic się nie będzie dało zrobić. I wtedy w jego głowie ponownie odezwał się głos, najprawdopodobniej był to głos Klegona, mówiący po raz drugi idź do niego. I Obian już wiedział, co musi zrobić. Wtedy, tak jak i wiele poprzednich razy pozwolił do się pokonać, a chwilę później odezwał się do oka słowami biegnij róg, biegnij! I na całe szczęście Skywalker z przyjaciółmi opuścili ze śmieci ca i zdrowi. W tym właśnie momencie Obian zdał sobie sprawę z tego, że jego śmieć wcale nie oznacza, że to koniec, że będąc duchem mocy może być zawsze przy ruku i wesprzeć go we wszystkim. Dlatego obiecał sobie, że nigdy chłopca nie opuści i pomoże mu na każdym kroku. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej historii. Jak zwykle komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. No i widzimy się o godzinie 14 na kanale Hedoś Plus i w kolejnych filmach Dnia Ekipy, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!